Imię nie, Grzesia. Nie, 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 co Grzesiu, to za, nie! Co to za hałasy? Co tu się wyprawia? Grzesiu, co ty robisz? Ile razy ci mam powtarzać, że tak się nie bawimy z kolegami? On chce mi cię ziablać. Ja chcę ci imię zabrać, przecież słuchaj, ja dostaję za ciebie taki socjal, że ja się ciebie... I skręcił mi kar. Piosie do środka, proszę do środka. Cześć, Grzesiu, cześć! Cześć, Gregory, przyszedłem na twoje urodziny i mam prezent dla ciebie. Super! To jest arbuz tak pusty jak ty. To nie było miłe, wiesz? Ale ja uwielbiam arbuzy tak jak ciebie. Puszczę? Ciosia, mam skorupkę mi dać, co ci miałeś wjadłeś? Nie, w środku jest tak... Dobra, źle są, wszyscy wymyślili przyjaciele, już są, tylko ciebie brakowało, choć pokażę ci w mieście do zabawy, w ogóle impreza jest pełną parą. Jestem, uważaj, Stefana kocia, bułko kocia. Uważaj, jest stresowany, on nie gryzie, ale połyka w całości. Okej, okay. Słuchaj, ja się tak cieszę, że w końcu wyszedłem z tej pizzerii. Animatroniki mnie nie wypuszczają stamtąd. A zwłaszcza Freddy. Ja też nie lubię animatroników. Ale Freddy przyjdzie pewnie za 5 minut, bo to tak... A co jest Freddy? W ogóle widzisz, jaką mam zająbistą małpkę płacz. No Freddy ten! Freddy! Glamrock Freddy! Patrz, jaka fajna małpka, to jest moja małpka. Ja z nią śpię, chodzi do toalety, w ogóle wszystko, ona potrafi... Ej, bo ja z Freddym robimy dokładnie to samo, tylko że ja wchodzę w niego czasami. Pokażę ci moją ulubioną... Patrz, w ogóle mój ulubiony tryb z małpką. Uwaga, patrz, bierzesz małpkę. Grzesiu, słuchaj mnie, mówię do ciebie, Grzesiu! No patrz, chcę ci pokazać sztuczkę z małpką, patrz. Dajesz małpkę, musisz teraz wziąć, mamy ją w łeb i patrz. O, i małpka, co tam zrobiłaś? I patrz, jakiego batona ukręciła. Grzesiu, musimy poważnie... Nie, musimy poważnie porozmawiać o tym. Ale to ja też ci pokażę sztuczkę. Freddy! Freddy! A to jest Freddy. I my się bawimy często, ja w niego wchodzę, a on we mnie już nie. Nieprawda. A ci jesteś topem? Ojciec, cicho bądź. Freddy, chcesz grizia? No weź, on nie lubi tak, on nie lubi bawić się na pewno nie lubi. No co ty robisz? No nie, on nie lubi. Jak nie lubi? Jak można nie lubić? A co będzie, jak tutaj w tego USB-ka to wsiadzie? Nie robi się tak, no! O Jezu! Freddy, uspokój się, Freddy! O Jezu! Uspokój się, Freddy! Freddy! Czekaj! Freddy! Muszę go uspokoić, dobra. Zabiłeś go! Nieprawda, patrz. A on się opiekuje mną. I jak ja w niego teraz wejdę? Grzesiu? Co? Angard! Okej, chcesz na pojedynek. Co to za krzyki są w tym salonie? Nie. Czy wy możecie być na chwilę spokojni? No nie mogę po prostu... Ten gdzie zniknął? Zaraz. Trzymam cię za dupę. Co ty robisz? Wyłaź! Przepraszam, ja tak... Słuchaj. Ja tak mam czasami. Tak, nabij go na moją dzidę. Albo cię nabiję na dzidę, Grzesia, albo na moją dzidę. Dokładnie. Czy ta whisky była przeterminowana? Aż mi się dwoi w oczach. Ja pamiętam, że miałem jednego Grzesia, a ty to co? Jestem... Dzień dobry, przyszedłem na imprezę do Grzesia. Jaką imprezę, jak on urodzin nie ma? Kogo ty mi tu zapraszasz? Ty, zostaw to nie jest dla ciebie. A on powiedział, że ma urodziny. Miałeś kibel przepchać dzisiaj, a nie urodziny robić. Co to jest w ogóle? Dlaczego jakieś martwe animatroniki? Nawet melona przyniosłem w jako prezencie. Po co mi te melony? O co ci chodzi, tata? Tata, weź przyściań. Wróćmy do tego, że zabijesz mojego Freddy'ego. Nie. Co robi w ogóle? Taki... Co robi siekiera u mnie zakrwawiona w salonie? Przestańcie na moment. Halo. Spokój. Posiadanie broni w domu przy dzieciach jest niebezpieczne. Masz szlaban, słyszysz? Nasrałeś mi w salonie, dlatego idziesz teraz do swojego pokoju i masz stamtąd nie wychodzić. Ale to jest rekwizyt! Jaki rekwizyt? To śmierdzi! Idziesz do pokoju! Jak? Teraz, w tym momencie! To pachnie! Już! To pachnie! Marsz do pokoju! Wymyłem ją! Marsz do pokoju! Przemocy! Stop przemocy! Będę pierwszy w pokoju! Co nie? Nie ma takiego! Biorę whisky! Czemu on ma tylko pistolet, kto mu wsadził? No przecież nie wytrzymam zaraz. Cieszę się. Po co ci ta siekierka? Nie trafiłem! Trzeba oszukiwać, żeby być pierwszym u cielu. No i co teraz? Kto niby będzie pierwszy? Ty 60-ty? Trzeba było na mnie skarżyć? Ty, zawsze cię nie lubiłem, zawsze się przystawiać do mojej TV Woman. Jesteśmy kolegami! Jakiego? Co? Jakaś lalka. Fortnite nowy sezon, bez budowania, tak jest! Dobrze, jak się to włącza? Dobra, jakiś stary ten komputer tego Grześka, no. Ale dobra, damy radę. Ustawienia na małe, no nie złapię tej myszki. Co to jest za myszka w ogóle? Nie świeci, ten komputer też nie świeci! Jeszcze puśnęło mi się. Nie pytam, czemu masz whisky, rozwaliłem ci komputer. Mój komputer gamingowy, dlaczego? Nie, przepraszam. Teraz rozwaliłem, nawet nie świeci! No co?
Jak czeżar Brutusia. Dobra, spokojnie. Cholerne ciasteczka, cholerne święta, cholerne urodziny. Panie tato! Grzesiu jest niegrzeczny i rozwalił komputer. Jak to rozwalił komputer? Jak to rozwalił? Rozwalił z dół! Ja go nawet nie spłaciłem, ja go w leasingu brałem. No, to rozwalił już komputer mojego Frediego i życie panu zniszczył. To prawda, młody, masz rację. Ja byłbym lepszym synem. Nawet browarka przyniosę. Pan poczeka? Jak trzeba, to browarka podam. Dobra, młody, może cię adoptuję. W końcu dają 800 plus na drugie dziecko też, to jakoś się dogadamy. Ale Frediego pan też musi wziąć. Naładuję go, już go podłączyłem ci, jest w salonie tam gdzieś. Także jak będziesz wychodził, to ci naprawione będzie. I czekaj, odwróć się. Coś ci się do tyłka przykleiło. Skąd ty masz mój pistolet w tyłku? Jak chcesz sobie wkładać takie rzeczy, to zacznij może od butelki. Oglądałeś kiedyś One Jar One Man? Dobra, masz, siadaj tutaj teraz. Siadaj. Wiedziałem, nie, już przerabiałem to z Fredim. Nie. Jak to przerabiałeś z Fredim? Przerabia. Nie, pan nie chce wiedzieć, co my robimy. Naprawdę, nie. W pizzerii, żeby przetrwać, trzeba robić różne rzeczy. Pan mnie adoptuje. Błagam, pan mnie adoptuje. Dobra. Odłóż to. Ty mi wyciągasz fanty za pleców. Dobra, to idę w takim razie porozmawiać z Grzegorzem. Tak jest! Mogę to? Możesz. Tylko uważaj, bo to nie jest zabawka dla dzieci. Moment, jestem leworęczny teraz. Czuję moc! W pizzerii nam takich nie dają. No nie dziwię się. Dobra, poczekaj tutaj na moment. Wiesz co, Gigoli, ja ci powiem, że z ciebie to jest jednak dobry kolega. Jako jedyny mnie w tym posiadanym domu rozumiesz. Z tobą można pogadać. Ty mi komputera nie psujesz jak tamtej Gigoli, ty jesteś taka spokomoćka, nie? Chcesz łyczka? Nie, na pewno? Powiem ci, Gigoli, z ciebie to jest dopiero kolega, nie? Grzesiu, mamy do pogadania. Co tu robi klon Gregorego i dlaczego on jest martwy? Co ty tu jak zrobiłeś? Martwy? On nie jest martwy, on śpi. Jak śpi? On tętna nie ma. Halo, Gregory, żyjesz? Gregory, co to moja whisky robi? Gregory! Opali... Wziął ją na chemię. Gregory! Coś ty mu zrobił? Nic, ciąś powiedział, że pijemy. Znowu bawiłeś się płaską mordą tym razem siekierą? Nie, razem nie, ci prawda. Mówisz, że z innymi nie dziećmi prawda. Się nie bawisz. Ale to nie jest prawda. Wołać się mój nowy tato? Jak nowy tato? Adoptowałem Gregorego właśnie. Przywitaj się ze swoim nowym braciszkiem. Cześć. Co on mi komputer zepsuł gamingowy? Jak on, jak ty zepsułeś ponoć ten komputer? Nie, ja wszystko zły najgorszy. Nie, ja idę zająć się swoimi śpiewami. Ja... Masz szlaban na komputer, którego już nie masz, bo go zniszczyłeś. W dupie mam twój szlaban. W dupie mam to wszystko, jeszcze będziesz mi wołał, żeby kibel wyczyścić. Idź kibel wyczyścić! Zapomniał tego. Właśnie, czekaj. Grzesio! Przepychaczki co ty robisz? Zajęte, wyjdź! Jak zajęte? To jest mój dom! Ja mogę w nim robić co chcę! Zapomniałeś przepychaczki! I co, i lubisz oglądać jak szlam? Przepchaj ten kibel teraz! Jeszcze nawet nie skończyłem korzystać. Ale to ściągnij spodnie! Jak korzystasz z tego, bo obstrasz całe gacie! Co ty robisz w ogóle? Robię hiperwentylację, się ci na złość. Później z gaciami to spuszczę. Jak mi na złość zrobisz, to ty będziesz przepychał później. Jesteś złym ojcem, ty leci. O, mogę bawić się w pilota. I teraz pikujemy. Czerwony baron. I teraz do góry. Czy na pewno 800 plus jest aż tak warte tyle? Nie, właśnie nie. Wyrzućmy go. Zajmę twoje miejsce, Grzesiu. Co? Znaczy, będziemy brać, my będziemy super się bawić. Jej! Co ci powiedziałeś, Lamusie? Tak jak ci to ja na ściała zdejmuję. Nawet nie wiesz, z jakimi kozakami miałem do czynienia. No, zliczyłeś mojego Frediego, może... no. No właśnie, no. Spokojnie, no. Już, spokojnie, no. Już, uspokój się. To on ja chcę mi cię odebrać. Co ci się stało z oczami, o Jezus? Gawki. On to chyba lubi. Padaczki dostał. Kuszę cię! No i teraz zobaczysz, co ja robię na co dzień. Pukanko, ty Lamusie. Pasuje ci? Przed chwilą korzystałem, no? Wąchaj! A ty... Tam twarz była! Co ty? Spokój! Już! Uspokój! Już! Teraz, w tym momencie! Spadła ode mnie! Ewakuacja! Dobra, tam, Grzegorz! Tam twarz była! Jaka twarz tam była? Twarz była! Twarz mu jaski, bidi-bla-bla-bla! O czym ty mówisz? Co tu się dzieje w tym domu dzisiaj? Co ty robisz z tymi sztyletami? Nic. Ej, czekaj, słyszysz to? Co się dzieje w tej łazience? Matko jedyna, gówno żyło! Musimy wezwać Grzesia! Grzegorza musimy wezwać! Nie ciebie, ja tego drugiego! Ja bym go nie wzywał! Nie, musimy go wezwać, tylko on wie, jak pokonać te przebrzydłe toalety! Grzegorz! Trzeba Grzesiu, przepraszam! Kibel trzeba przepchać, Grzesiu! Tak, a teraz jak trzeba zająć się kiblem, to trzeba! O Jezu, znowu ty!
Lamusie, i teraz. Profesjonalista w pracy teraz. Nie. Czy to jest etyczne? Nie mam pojęcia. I tak mam na ciebie focha, nie odziwa się do mnie. A kto to posprząta teraz? Aha. Znaczy, ojeju. Może ja z nim pogadam. Dobra, ja posprzątam tą kibel. Ja cię spuszczę w zlewie. Grzesiu, chodź tu. Chodź tu, bo ja nie umiem chodzić. To. Grzesiu! Spadłowa, nie masz wstępu, że stajesz tam Grzesiu, po drugiej stronie. Grzesiu, ja chcę się pogodzić z tobą, naprawdę. Mów do tarci. Chcę miłości twojego... Gadaj do drewna takiego, jakim tak. ty jesteś. Ale ty jesteś ten, Francą. Zepsułeś mi Frediego. Wisisz mi a, coś. A ty chcesz mi ukraść tatę i co? Nie, podzielmy się nim. A co on, jakaś rzecz, żeby się nim dzielić? Jego miłością się podzielmy. Ja chcę mieć ojca. Ja? A Freddy to nie jest twój tata? Nie. Mnie rodzice porzucili w pizzerii 12 lat temu. I tak jesteś 60, gadaj do tarci. Zabijecie, no. Ty nawet nie wiesz, jak potężna jest ta tarcia. Ała, ała, ała. Miałem szkolenia w policji. Tego, czego się nauczyłem, to... No czego? Rozwalanie takich słabiaków jak ty! Poddaj się, Grzesiu! Nie poddam się. Grzesiu, ty nawet nie ruszasz się. Straciłeś broń! Ej, nie! A ty myślisz, że co? Że z takim jak ty sobie nie dawałem rady? A ty, Królik chciał mnie zabić! Masz teraz jedno wyjście. Rzucasz broń, która w ogóle jest taka, że nic Przecież mi nie zrobi. Balony. Oddajesz portfel, komórę i kluczyki do auta. Nie mam telefonu, nie mam kluczyków, nie mam samochodu. Freddy mnie tu przyniósł. To który się ładuje w salonie. To oddawaj kluczyki do Frediego. Kto wygra, zgarnia wszystko. Ojca, który jest tam, i Frediego, który się ładuje. Dobra, jestem za. Wiesz co, to nie ma sensu. Zróbmy tak, prawdziwi mężczyźni. Dobra. Szykuj się, Grzesiu! Oj. Sram ci na mordę. Taki jesteś czwany? Patrz teraz. Technika ninja. Jo. Nie. Nic nie widzę. Nie widzę nic. I teraz jakby to powiedzieli w filmach. Nie. Porozmawiamy. Grzesiu, porozmawiamy. Zniknę stąd. Jadę do Francji i nie jest, jest to patrzysz. To już nie jest pora. Grzesiu, pomyśl o tym. To nie jest już pora na rozmowy. Grzesiu, zastanów się. Co powiedzieć twój ojciec, który właśnie schodzi po schodach? A wiesz, co by powiedział ninja? W imię nie. A co Grzesiu, to za... Co to za hałasy? Co tu się wyprawia? Grzesiu, co ty robisz? Ile razy ci mam powtarzać, że tak się nie bawimy z kolegami? On chce mi cię zabrać. Ja chcę cię nie zabrać, przecież słuchaj, ja dostaję za ciebie taki socjal, że ja się ciebie... I skręcił mi kar. Chciałem powiedzieć, nie pozbędę go zabiłem. Grzesiu, przecież ja cię nie oddam, ja za dużo pieniążków z ciebie mam. Nie możesz zabijać kolegów. Poza tym to jest twój braciszek. Jego też będzie 800. On nie chce takiego braciszka. Zepsuł mi komputer, bo mu się nie spodobało, że miał lagi na budowaniu. A budowanie jest dla jamusów i to laguje. To zbudować to sobie teraz komputer będziesz musiał, bo zrobiłeś sobie z niego zestaw Lego. Ale to nie ja, dlaczego? Wiesz, ile niego odkładałem? Pamiętasz, ile razy zbierałem od ciebie po te 5 groszy zaciśnienie kibla? Dzień w dzień. No i musisz zacząć od początku, bo się skończyło dzień dziecka. Ale to... On mi go zepsuł! Jak się wyrobisz? On mi go zepsuł! Ty go zepsułeś! Oddawaj to! Nie ma żadnych ostrych przedmiotów, nie wolno ci używać, słyszysz? Ma jeszcze na plecach! Ty się zdziesiono! Stój tu! Ty się zdziesiono, ty! Zobaczysz na rewizie, jak cię z kolegami załapiemy na placu zabaw. No, już nie wejdziesz do piaskowniczy, twoje grabki i wszystko będzie moje, nie? O nie, dobra, czekaj, skończył on. Idziesz do klatki w takim razie. Byłeś niegrzeczny. Zobaczysz, jak to będzie. Zobaczysz, 60, ty łysi, chudy, wszyscy ci dożą. Cicho bądź. Powiem to mojej grazincie. Ona ci tak pokaże. No, czemu on mnie tak nienawidzi? Bardzo, ja chciałem mieć kochającego ojca i braciszka. Widzisz, popłakał się Gregory przez siebie. No uspokój się w tej klatce. Masz do kąta, już tam, do kąta. Słyszysz? Tak, do kąta już. Do śrońca. Idź do kąta. No przecież jeszcze mu z tego przywalę na koniec. No przecież. Idź do mnie. Chodź. Nie umiem biegać. Myślałem go się kierą, bo napalił się tak na ciebie, że szok. Nie, no dobra, idź do tego kąta, nie? A gdzie ty pod stolik wchodzi? Mam was w życi, chowam się. Mam na ciebie focha, że cię w mojej krainie wyobrać. Skoro z nami zamieszkasz, dostaniesz swój własny pokój. Na razie bez komputera, bo był jeden, a został zniszczony, więc w sumie... Ale możecie pograć na tosterze i jest nawet dwuosobowy. Tu jest jeden player i drugi. Czasami jak Grzesiowi się nudzi, to wkłada sobie tam nóż albo widelec i wtedy ma taką zarąbistą zabawę. I mam spokój na 3 dni co najmniej. Pokój!
końcu nie będę mieszkał w piwnicy i kotłowni. A właśnie, i we Fredim. A co z twoimi poprzednimi rodzicami? Zostawili mnie 12 lat temu w pizzerii i tak mnie adoptowały animatroniki i w sumie pewnie jak nie wrócę za 5 minut, to... Co ty mówisz? Źle. Animatroniki cię adoptowały? Przecież tak. To są największe zwyrole, oni nie odpuszczają nigdy. Nie no, Freddy był super. Był! To on go zepsuł. Jeżeli zniszczyli ci Freddy'ego, to znaczy, że zwykłe animatroniki przyjdą po ciebie i będą chciały cię zniszczyć. Zabrać cię będą chciały. Nie, na pewno nie. Oddamy Grzesia. Gównem teraz marzę po ścianie. Chica, chica, wszystko będzie okej, ja już wracam, naprawdę, Freddy też wraca, spokojnie, tak? Wracamy do pizzerii, tak! Chica, chica, spokojnie, chica! Chica, spokojnie, ja wrócę, naprawdę, wrócę, ja wrócę, chica, ła! Panie tato, animatroniki! O Jezu, kryzys, rodzina, słyszycie, musimy zrobić... Ej, przestań jeździć tym wózkiem z Lidla, słyszysz? Grzesio, uspokój się! Co? Słuchaj, jest kryzys, musimy się zjednoczyć teraz, rodzina musi się stać jednością. Tak, rodzina teraz musi się... Zostawiłem patelnię, później będzie jajecznica. Teraz... Ale jakieś... tak, wszystko jest złe, że czułem komputer, a jakiś problem to Grzesia, co nie? Słuchaj, głupie animatroniki przyszły do naszego salonu i Chica tam po prostu prąd kradnie. Ej, co ty... To nie jest snajperka, Grzesiu. To jest shotgun, musisz podejść bliżej. Grzesiu, musisz podejść, pierwszy raz używasz shotguna? Ja cię nauczę kiedyś. Ty, kuciak, pora się zapoznać z twoją przyszłością. Wiesz, czy mieć KFC? To teraz już wiesz. Jeżeli chodzi o niwelowanie zagrożeń, to Grzesiu jest całkiem niezły w tym. Ale przyjdzie ich więcej. Tak. Pojąć jak do roku, broń wyższy, nie mówię się. Co one robią? Dlaczego one między sobą... Spokój na parkiecie, halo! Ten, co go wyśmiał. O kurde! Szybko! Łap! Miecz świetny, Gregory, dawaj! Odpalaj go! Nie wrócę do was! Mam w końcu ojca! I uproszę samego brata. Spieprzaj, dziadu! W dupę! Dobrze! Jeszcze trzeba go dobić! Jeszcze jedna została! Jeszcze jedna żyje! Dawaj, Grzesiu, dawaj! Ciśniesz go tam! W dupę jej! W dupę! Musisz przeładować! W dupę! Akurat ona to lubi. Jeden typ łzuje jeszcze. Dobra, Gregory, teraz ty musisz mu wsadzić. Za wszystko złe, co ci robili teraz. No, myślałem, że mu lepiej to wsadzisz. Jestem to ja wchodziłem we Freddy'ego, nie Freddy we mnie. Nie patrz, bułko kocie. To jest zbyt drastyczne nawet jak dla ciebie. Jestem z was dumny! W końcu jesteśmy rodziną! No, jak prawdziwa, szczęśliwa rodzina. Czy ty go próbowałeś teraz zastrzelić? Nie. Dawaj to, trzeba ci to zabrać! Odłóż ten miecz świetny, to jest do krojenia twardego chleba. No nie, Gregory! Wstawaj! I prawie musiałem się usunąć przy pomocy taci. Nie, nie było, nie mnie. Idziesz teraz do swojego pokoju. Byłeś bardzo niegrzeczny teraz. Odłóż tego shotguna. Mów do mikrofonu. Masz szlaban na shotguny. Odłóż shotguna. Zabieram ci. Nie, tylko dobra, będę grzeczny, ale nie zrobiłem mi grubej bejty. Proszę, nie. Idziesz do pokoju, wkładasz sobie grubą berdę do tyłka i idziesz do pokoju. Masz teraz do łóżka. Już spać. Już idzie. No. Tylko żeby... ty mnie, Belta, rozumiesz, prawda? Jesteśmy przyjaciółmi, czy nie, Belta? No dokładnie. A w ogóle, jak Gregory jest debilem, to odpowiedź jeden raz. No dokładnie, debil z niego, czy nie? Jeszcze 60. Ty po schodach nie umiesz wejść! Gruba Belta na ciebie patrzy. Ona potrafi. Freddy, naładowałeś się, Freddy! Freddy, słuchaj, ja tu zostaję, adoptowali mnie w końcu i możesz odwiedzać nas co wtorek, okej? Okay? Na paluszek, na mały, no ty masz palec wielkości mojej ręki, ale na mały paluszek. No, epicki pojedynek, nie powiem. No i czemu na mnie? Co ja ci zrobiłem? Przecież tam stoi Gregory, ty dzbanie jeden obsrany. No nie wierzę po prostu w to wszystko, ale wezmę zaraz tą gitarę, a mu przypierdzielę. Się skończy dzień dziecka. Freddy, ty nawet nie potrafisz mnie obronić! Dlatego co wtorki, co drugi wtorek... Gregory, uciekaj stąd! Animatroniki pakują się oknami i drzwiami! Szybko! Freddy, no weź... Freddy się wyrąba po prostu, nie? No, wie pan jak jest! Piłem mu to w ryj! Szybko, biegnij do łóżka, musimy się zamknąć tam! One nie potrafią wchodzić po schodach, są zbyt upośledzone! Albo kopulują ze sobą teraz, nie wiem... Dlatego w pizzerii są same ruchome schody. Trochę mu zejdzie, zanim on wejdzie po tych schodach. Możemy... O, Freddy się wyrąbał. O, ten też. Dobra, chodź, szybko. Pokażę ci, gdzie śpisz. Śpisz. Nie wiem, czy tu?
Nie, no, a osobny... mogę swój pokój? No dobra. Tu masz swój pokój, patrz. Masz zarobiste dwuosobowe łóżeczko. Pozwól, że cię tutaj posadzę. Czekaj, czekaj, no. Dobra, idź sobie spać, ja się zajmę tymi głupimi animatronikami jak coś, dobra? Tylko bądź grzeczny. Oczywiście, tato. Okej. Nie ma takiego bicia! Atakujecie moją rodzinę? Wypieprzać stąd! Nie ma to jak porządnie przypieprzyć animatronikowi z patelni. I jeszcze Claymora ci wsadzę w dupala. O cholera jasna, Freddy Fazbear się zepsuł. Boże, dobra. Gregoremu powiem, że wyjechał na wakacje i go nie ma. Oj, Grzesiu, Grzesiu, w końcu będę miał ojca, a ty znikniesz. Słodkich snów. Mój szatański pan w końcu cię ziści. Będę miał rodziców. Czekaj, jakich rodziców? Śpi.